Cześć, siemanko, ja nazywam się Paweł Kokot i witam Cię w kolejnym już filmie na moim kanale dotyczącym konkretnie podciągania. Dziś nagrywam materiał dla mojej Justynki, czyli dla mojej podopiecznej spod Poznania, gdzie będę jej lokował właśnie w planie wykorzystanie gumy, jeżeli chodzi o podciąganie. Temat kontrowersyjny i temat mocno dyskusyjny. Czasami te gumy używam, ponieważ one będą mi pomagały w pracy na wyższych zakresach powtórzeń, gdzie normalnie nie mógłbym przepracować mięśni grzbietu, mięśni ramion na takich zakresach powtórzeń, nie używając właśnie na przykład pomocy gumy Powerband. Generalnie sprawa jest prosta, nie skupiam się na tym, by wieszać ją do góry, tylko skupiam się na tym, by wieszać ją w poziomie. Wieszam tą gumę na takiej wysokości, bym mógł ostatnią fazę ruchu, czyli tą, gdzie muszę się dociągnąć i jakby tutaj jest największe napięcie i największa generowana moc pleców i ramion, to muszę być w powietrzu, ewentualnie z delikatnym pomocą tej gumy. Więc muszę ją powiesić na tyle wysoko, by tą końcową, ostatnią fazę ruchu, która jest równie trudna jak i ta początkowa, wykonać bez pomocy. Więc jeżeli wisiałem nad drążkiem i nogi mi mniej więcej były gdzieś w tej okolicy, to muszę to przewiesić troszeczkę wyżej, ewentualnie o tyle. Mogę sobie to, wiecie, jakoś tam zaznaczyć, no trochę za wysoko, ale o, powiedzmy, że ustawię to na 11 na swoim słupku i teraz tą gumę wieszam w poziomie. I teraz nieważne, co ja tu mam, czy ławkę, czy cokolwiek tam innego, z czego będę wchodził na ten drążek, to końcówka ruchu, ja tu jeszcze mam fat gripy, już je muszę przestawić, dobra, to końcówka ruchu, jak widzisz, wiszę nad gumą. Mogę skupić się na zejściu w dół. Początkowo guma mi pomoże poderwać trochę ciało do góry, ale końcówkę mam sam. Pomaga mi, końcówkę mam sam. Ustawiam nogę, końcówkę mam sam. Ważny temat, żeby tutaj nie bazować na tym, co pomaga guma, ale skupić się właśnie na tym, żeby bez uginania łokci zapracować łopatką. Czyli ściągam ją w dół i dopiero wtedy z tą pomocą gumy lecę do góry. Mogę tak samo używać już brzucha, żeby leciutko wypuszczać nogi do przodu, by tworzyć tą pozycję związaną jakby z pozycją hollow body, gdzie utrzymuję to napięcie na przedniej części całego mojego ciała. I co? Taki temat mogę sobie właśnie wprowadzać. W momencie, kiedy mam gumę zawieszoną przy suficie, to zarówno początek jest bardzo mocno wspomagany, jak i koniec również, czyli jakby pomaga mi ta guma i na dole, i na górze, i praktycznie nie mogę skoncentrować tej pracy na żadnym z tych kluczowych elementów, czyli początku i końca ruchu podciągania, które są jakby najważniejsze, bo jak już idzie jakiś ten ruch, no to wiadomo, ten ruch jakoś sobie tam pociągniemy do góry. A tutaj skupiam się właśnie na tym końcowym, czyli żebym wyszedł wysoko, dociągnął tą drążek do mniej więcej obojczyków i znalazł się całą brodą powyżej tego drążka. Więc jeżeli chodzi o podciąganie z gumą Powerband, to w ten deseń. To był Paweł Kokot i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych materiałach wideo. Siema!